Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień sadzenia. Kolejne banany trafią do gruntu. Właśnie wyniosłem o stąd. Tutaj rosła Helen's Hybrid. Duża kępa. Już idziemy właśnie do niej. Chcę Wam pokazać odrosty. Jak ona fikuśnie to zawija. Patrzcie, tutaj jest pień, który rośnie do góry, a zaraz tutaj jest odrost, który zawija się pod sam środek tej całej karpy. No i by miał trudności z wydostaniem się. On by w końcu się gdzieś tam przedarł, wydostał. No ale mówię, pionowo wywija się pod sam środek. Te trzy pieńki zostają razem. Nie chcę ich oddzielać, ruszać, no ale właśnie te odrosty, te które są tutaj, planuję ich oderwać. No i chcę Wam pokazać, jakbyście chcieli to zrobić łopatą, szpadlem, oddzielić taki odrost i byście wsadzili w tym miejscu, taka sadzonka poszłaby na straty. Tutaj nie ma ani jednego korzenia. Helen's Hybrid to jest Sikkimensis. A wszystkie Sikkimensis właśnie ze spodu zawijają sadzonkami. Korzenie są. Tutaj jest kilka takich fajnych, młodziutkich. Chcę pooddzielać te właśnie o te sadzonki, tak żeby nie uszkodzić za bardzo tych korzeni. Troszeczkę mi to zajmie. No i tak jak powiedziałem, te trzy zostawię razem i pójdą z przodu. Jeszcze pokażę Wam Aruna Halensis. Jak go wyciągnę, pokażę Wam system korzeniowy. No tak więc słuchajcie, to co chciałem, to oddzieliłem. Takie sadzonki wielkości pięści. Ta chyba największa. Taka mniejsza, ale ona ma najświeższe takie korzonki białe, bardzo szybko powinna ruszyć. No i taka sadzoneczka, to ten zawijas, co rósł tutaj pod spodem. No i reszta zostaje tak jak jest, nic tutaj więcej nie oddzielam. Jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Tutaj kolejne takie bulwki wychodzą, więcej nie oddzielam. W takiej postaci będzie Helenka posadzona. Także ładuję to na taczkę i jadę z przodu, zawożę i na koniec filmu pokażę Wam, co dzisiaj było posadzone. No i teraz zabieram się za Aruna Halensis. O tam prosto, to jest właśnie on. Nie są zbytnio poukorzeniane tutaj, nie lałem dużo wody do szklarni, dlatego nie puściły dużo korzeni. No ale korzenie, jak widzicie, są ładne, białe, nie ma ich za wiele, ale za to są zdrowe. Idę go wyszarpać i zaraz Wam pokażę. No i patrzcie na to. Korzenie jak najbardziej białe, zdrowe. Tutaj jest ładny odrost, właśnie ten, którego spróbuję oddzielić i posadzić oddzielnie. Oczywiście jak się uda, ale Aruna Halensis oddziela się dosyć łatwo, z tego co pamiętam. Zaraz przerzucę kamerę na tylną. Tak wyglądają odrosty. I patrzcie, tutaj jest za 35 cm. nad ziemią, a pod spodem cały skarb, całe serce sadzonki. Zaraz spróbuję o to oddzielić. No nie będzie to zbyt trudne, zaraz Wam pokażę. I jest. Tak wygląda wysokość
samego pnia określam na jakieś 100, 110, 120 cm, no ale patrzcie, większe od mojej dłoni. Kawał bulwy, kawał sadzonki i trzyma się tylko na takim małym przyczepionym do matki. Spróbuję oddzielić jeszcze, no tutaj widzę, są jeszcze dwa, tutaj jest jeszcze jeden, gdzieś jeszcze widziałem taki malutki, ale tego malutkiego nie będę ruszał, tutaj jest jakiś, także troszeczkę tego jest. Zabieram się za oddzielanie i maszerują do przodu. Tak więc szklarnia trochę przejrzała, że tak powiem. Zostały takie średniaki z pniem nieco ponad metr. Tutaj Pak Chong 50 Yunnanensis, który jeszcze dzisiaj trafi też do gruntu. Oczywiście tutaj oddzieliłem takiego Arunachalensis, który też trafi dzisiaj do gruntu. Nagrywam teraz, bo później może być już późno, może być mrok i obraz będzie niewyraźny. Jutro nagram film o moich strelicjach, które też już będę próbował wyciągnąć je. Tam są w samym rogu. Także już dzisiaj serdecznie na film zapraszam, a teraz idziemy z przodu, pokażę Wam, jak to mniej więcej już wygląda. Tak więc co nieco już widać. Basio, Red Tiger, to jest ta duża kępa Helens Hybrid. No i tutaj za koleją Bengal Tiger, Textilis, Arunachalensis. I tutaj jeszcze jeden Bengal. Mniej więcej już widać ten zarys. Myślę, że do wypełnienia całego tego poletka jeszcze troszeczkę czasu minie. Myślę, że tak do końca maja, ze 2 tygodnie mi to zajmie. Po troszeczku, nie śpieszę się. Jak wiecie, wymieniam tą ziemię, tą muszę zabrać, nawożę tą kupę właśnie tutaj. No i po trochu sadzę. Tak mniej więcej już to wygląda. Jeszcze dzisiaj trafi Arunachalensis i Yunnanensis. Dołączą do tych. Dzisiaj ładnie, ładnie ciepło. Widać basio troszeczkę już podskoczyły. No i Textilis rozwija liść. Zapraszam na jutrzejszy film o strelicjach. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.